Witam wszystkich. Tutaj pierwsze co to na Xboxie XS, Xbox XS, tylko mamy tu możliwość grania starymi składami sezonu, to są dekady. I chciałem wam tutaj pokazać dekadę lat 90., w których ja gram. I tutaj kawałek meczu Orlando Magic Miami Heat. Tutaj przepraszam za ten czerwony prostokąt na lewo, bo tutaj często się pokazuje, że jest aktualizacja, po prostu 2K tak często aktualizuje, że normalnie w czasie gry to się u mnie pojawia czasami. No i mamy pierwsze co, no zobaczcie jak wygląda ta gra, tutaj mały screenshot, jak wygląda cały klimat lat 90. Ci, którzy znają tamte lata, to pamiętają Bimbo Calls, Glen Rice. Ogólnie zobaczcie też no jakość powtórek, to znaczy są one właśnie stylizowane lata 90. Napisy te Orlando, Miami, które macie w prawym dolnym rogu, także stylizowane na transmisję telewizyjną z lat 90. No i to jest fajny element, ale to już było w zeszłym roku, to znaczy przy trafionej trójce, jak już wiadomo, że będziecie trafiać, to już jest takie zbliżenie. Tutaj mamy halę Seattle Supersonics. Zobaczcie, jakie ładne ujęcie. Sean Kemp gdzieś tam pokazany. Sean Kemp z Derrickiem Colemanem, Derrick McKee, Nate McMillan. Tutaj znowuż mamy składy Bulls i Celtics i mecz z hali jeszcze Boston Garden. Tak to wygląda. Zobaczcie też jakość Michael Jordan. No wszystko tutaj naprawdę, co jest ważne, Dee Brown tutaj zrobił wsad nad Jordanem. Zobaczcie, ta jakość naprawdę powala. To warto grać na Xbox XS lub PlayStation. Zobaczcie, tutaj jest rewanż Jordana, czyli też zrobiłem parę ujęć, żeby pokazać, jak szczegółowo jest to zrobione. I to są lata 90., gdzie one są bardziej, ma dużo bluru, ten przekaz, tak jak tutaj zobaczcie, hala, no sentymentalnie trochę to do tego można podchodzić, hala Hornets, tutaj Patrick Ewing, Darzen Petrowicz w rogu, Orlando, New Jersey. Kto pamięta, co się stało w Orlando w 92 roku? Znaczy, co się stało w New Jersey, jak tam Shaq przyjechał. Tu kawałek z meczu, zdjęcie z konkursu rzutów za 3 punkty. No i tutaj mecz New Jersey Nets kontra Seattle Supersonics. Kawałek, dobra obrona, Payton, przechwyty, Sean Kemp. No i to naprawdę jest przyjemność grania tymi drużynami. Wstępna, ale już nie złapany, ale poprawka. I zobaczcie, jak to wygląda w powtórkach. Mówię, one są stylizowane na lata 90. No mnóstwo tych ludzi, zawodników z tamtych lat tutaj znajdziecie. Też ładna akcja Kempa. Także ktoś, kto się zakochał w koszykówce po Dream Teamie 92, albo wcześniej gdzieś tak, no to tutaj znajdziecie wszystkich tych zawodników, których pamiętamy z tamtych lat. Tutaj naprawdę ja przeglądałem wszystkie składy każdej drużyny. Trochę zmian tam porobiłem, ważne, że to można edytować, więc składy można troszeczkę pozmieniać, gdzieś tam część nazwisk jest fikcyjna oczywiście. Tutaj zobaczcie pojedynek, Derrick Coleman, który w tamtych latach był naprawdę mocnym zawodnikiem, pojedynek z Kempem. No i tutaj mamy urywki, skróty po pierwszej kwarcie. Teraz tutaj nie wiem, czemu taka przerwa. A to też ujęcie całej hali z daleka. No robi to wrażenie. Ja mówię, nawet jest tryb Jordana, ja nawet tego trybu nie odpalam, bo po prostu gram cały czas tymi latami 90. Orlando, Charlotte, Seattle. No mnóstwo, oczywiście Chicago kontra. Przyjemność grania Seattle jest ogromna, bo przyjemność grania Sean Kempem i Gary Paytonem jest naprawdę niesamowita. Tak, trybuny też są stylizowane na tamte lata. Mike Fratello jest komentatorem. Tutaj wszystko jest tak pokazane, jak to było pokazywane. Pamiętacie na TVP w 90. latach, gdy transmisje do nas pierwszy raz trafiały. No to jest po prostu to, więc tutaj mamy mecz Orlando z Miami, powtórka, to znaczy powtórka, powrót do tego meczu. Tak przeskakiwałem, żeby nie było monotonnie. Tym filmikiem Glen Rice za 3 tutaj rzuca na dogrywkę, na remis. Naprawdę fajne ujęcie są te kamery, ta kamera podąża za zawodnikami. No takiej transmisji wtedy nie było w tamtych latach z taką kamerą. No ale dziś mamy przyjemność. I ja powiem szczerze, że wiadomo, że każdy gra kamerą już za pleców, ale dla samej
jak gdyby wizualne i przyjemności. Ja gram tą kamerą, jest troszeczkę trudniejsza, ale właśnie tutaj jest spięcie, rozmowa Szaka. Fajne są takie smaczki i dużo ich jest. No i dźwięk siatki jest dopracowany i ta lekkość siatki po rzucie też jest, zobaczcie jak ona po prostu frunie ta siatka, co też z tym miał zawsze problem tutaj, no i wszystkie gry, żeby jednak ta siatka właśnie była tak naturalnie lekka. Znowu tutaj rzut Black Rice. Chicago Boston, to co wcześniej mieliśmy, to co może Jordan leżał pod Lee Brownem, rozgrzewki, to takie no w sumie te rozgrzewki to są wszystkie podobne, więc tutaj nie ma co, akurat tutaj nie ma czym się podniecać, ale samo to, że widzicie tych zawodników, mówię z tamtych lat, Armstrong, Lee Brown i tak dalej. Mamy tutaj wejście Jordana, Rivers, no osobiście Jordana tak jak nigdy nie widziałem, ale okej, to jest dobra gra, nie wymagajmy, żeby to było wszystko realne, ale taki wsad, który jest Jordana wsadem, jakby nie było, no ale myślę, że fakt, to tego by się dało. Rzuty osobiste, tutaj nagrałem te rzuty osobiste, zobaczcie, że Jordan wykonuje te rzuty dokładnie tak, jak je wykonywał podczas meczu, bo normalnie patrzy się na to i aż ciężko uwierzyć, że tak, z taką dokładnością, każdy ten sposób odrzutu piłki, kręcenia piłką do tyłu i tak dalej. Ed Pinkney, jak ktoś pamięta, Reggie Lewis już nieżyjący, świętej pamięci. Phil Jackson na ławce, no fajne elementy. Mamy tutaj akcyjkę Jordana, rozrzucenie, Craig Hodges za 3, niecenny, no i kontra. Kontra leci, Lee Brown tutaj mija Craig'a Hodgesa, nie... I pomoc Jordana i paka i tutaj niestety mi się ucięło, no ale Jordan Lee Brown przeszedł właśnie nad Jordanem, co niestety ucięła powtórkę, więc proponuję wyłączać powtórki. Tutaj przechwycili i rzucają na prowadzenie jednopunktowe w tym momencie Bostonu i mamy 12 sekund, no i klasyczny Jordan z tamtych lat, czyli izolacja 5 sekund, 4 i Jordan wyprowadzi. Powtóreczkę zbliżyłem to specjalnie, żebyście sobie mogli zobaczyć. Tutaj kolejny klasyk, czyli Houston Rockets, o nich nie wspomniałem, kontra Seattle Supersonics, czyli Hakeem Olajuwon i Akachopa, piękna tempa, zobaczcie z pomocy tutaj chyba na Vernonie Maxwellu. Można dużo ustawień, można dużo zrobić sobie z tamtych lat, oczywiście wszystkie są tutaj zagrywki, więc nie ma tutaj tych nowych, które dzisiaj gra dzisiejsza koszykówka 5-0 i tak dalej. Są stare klimaty i fajnie sobie do nich zajrzeć, bo wtedy koszykówka była inna, oparta w dużej mierze na graczy środkowych. I tutaj właśnie taki pojedynek jak Hakeem Olajuwon kontra Sean Kemp. Fajny Kemp, przechwyt i zobaczcie, w momencie przechwytu, jak chcecie sam na sam, kamera się zmienia na takie ujęcie. Tutaj mamy Washington kontra Atlanta, czyli też no też pewien klasyk, bo jest tutaj właśnie ten Wilkins, który właśnie poleciał, ale Jupen fajnie też. Utah Seattle, kolejny jak ja pamiętam te mecze właśnie, które były, no pierwsze moje mecze w telewizji, czyli Karl Malone kontra właśnie Sean Kemp, no Seattle Supersonics wtedy dla mnie było najciekawsze, więc się nie dziwcie, że to tutaj wrzucam, no oczywiście Chicago Bulls też. Ale jakaś gra Kempa i Pytona mnie tutaj bardzo mocno mi się podobała. Zdanie pod kosz i Kemp nad Malonem, to zawsze smaczne dla wszystkich fanów. No i tutaj też pojedynek ciekawy, bo tutaj Seattle kontra Orlando, czyli młody Shaq. Jeszcze tutaj nie było pewnego Hardawaya, więc rozegrany jest Scott Skies. Kemp jakoś minie, to wiadomo co się dzieje. I tutaj następny Chicago Charlotte, czyli Alonzo Mourning, Larry Johnson kontra Jordan Pippen, Maxi Bogues, tutaj Del Curry, Kenny Gattison, no to tam pamięta tamte lata, to tutaj są naprawdę wszyscy zawodnicy, których można sobie powspominać. I rozegrać te mecze, których się oglądało, rozegrać je po swojemu.
Jest tutaj alley-oop Jordana. Rivers. Wsadzi. Kolejna akcja. No i to mówię, te ujęcia z tamtych lat. To rozejście się kamery przy powtórkach, przy replayach. Fajne. Zobaczcie, że jest jeszcze stara hala, czyli są dwie linie, bo tutaj grał też uniwersyteckie zawody były, więc hala była przygotowana pod mecz uniwersytecki i pod mecz NBA, więc są dwie linie. To też był taki smaczek w tamtych latach tych hal. Więc tutaj też to fajnie, że 2K odwzorowało. No ja zgadzam do zagrywki, ja sobie je ustawiam, tak jak tutaj widzicie, żeby było namalowane na parkiecie kto gdzie idzie, bo to jest na początku ciężko do wyczucia. Później to oczywiście łatwiej sobie, lepiej sobie wyłączyć, żeby nie psuć jak gdyby obrazu. I o, potężny, ale już boleży DJ Armstrong do Jordana. To są smaczki, mówię, tutaj smaczki są takie, że jak gracie ten cały całą dekadę gracie, bo wchodzicie do ligi w 91 roku i wtedy zaczynacie swoją drużyną. Ja sobie ustawiam, że wszystkie moje drużyny są, więc mam wtedy możliwość korygowania tych składów. To jest ważne, bo przez cały sezon możecie decydować o tym, kogo wasza drużyna będzie skautować na przyszły draft. No i wiadomo, jak jest szak, no to wszyscy chcą skautować szaka i tak dalej. Później często ten draft wygląda tak troszeczkę inaczej, że zawodnicy są wybrani nie tak, jak byli wybrani oryginalnie, więc dlatego warto mieć własne, wszystkie ustawione drużyny jako swoje i wtedy szybkie transfery i takim sposobem na przykład Alonso Mourningu nie trafił do Charlotte, a nie bodajże do Washington Wizards chyba, więc musiałem to zmienić, jeszcze wtedy Bullets, więc musiałem zmienić, transferowałem i tak jak nie było normalnie, więc Rex Chapman trafił do Waszyngtonu. Tutaj mamy New Jersey kontra New York. W tamtych latach były to bardzo fajne pojedynki, bo były to wiadomo rywalizacje w mieście praktycznie, bo New Jersey i Nowy Jork tym roku powiedzieli, że to jedno takie duże miasto. Sabor McDaniel tutaj, ale już. Darzyn Petrowicz do drużynie New Jersey. Chris Morris, taki atletyczny, na tamte czasy bardzo skrzydłowy. Derek Coleman na rozegraniu, Kenny Anderson, proszę jak ładnie, ale Kenny Anderson na rozegraniu, czyli też Nowy Jork, typowy ulicznik, Mark Jackson w Nowym Jorku. Tutaj mamy także specyficzne wykonywanie w osobiście Scottiego Pippena, też jest to wzorowane moim zdaniem bardzo perfekcyjnie, szczególnie ten nadgarstek prawie ręki po życie, tak naprawdę on tak rzucał, więc to mówię, to jeżeli ktoś się na tym, ktoś się tym pasjonował i ktoś to czuje i pamięta tamte lata, to znajdzie tutaj te wszystkie smaczki. Tutaj się upycha Alonso Mourning. Więc polecam wam zagranie w tą gierkę na dobrej konsoli generacji najnowszej. Charles Barkley tutaj jeszcze w Filadelfii. Troszeczkę tutaj takie jest właśnie, no już w tym roku chyba on już odegrał w Phoenix, jak pamiętam, no nie bardzo. Tutaj kawałek meczu gwiazd. I próba Windmilla Drexler. Tutaj mamy kolejną akcję z meczu gwiazd. Pani Drexler obiegnięcie i tak, piłką dookoła ciała. Jak to się nazywa, jest niesamowity dzień do wykonania tego meczu. Tutaj mamy kawałek Houston Denver i zobaczcie na tą akcję, bo warto. Ktoś, kto zna koszykówkę no za 90, będzie wiedział, że tak Lafonso Ellis napadł do Polski. Ten moment pamiętamy. To tyle ode mnie. Dzięki. Na koniec przedstawiam wam naszego jedynaka w NBA. Wiadomo kto. Tak wygląda w grze. Pozdrawiam i dajcie znać, czy wam się podobało i czy robić takie filmiki dalej. Hej.